Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Kong. Słuchajcie, jestem już rozgrzany, jeżeli chodzi o słowa, z tego względu, że zrobiłem właśnie cały streama. Po raz pierwszy chyba od 3 miesięcy. Słuchajcie, graliśmy sobie w Gothica i czyściliśmy znaki zapytania. Pomyślałem, że czemu by też nie zrobić streama przy okazji, może pogadać sobie z jakimś widzem, który wbije, i faktycznie kilku widzów wbiło. Mieliśmy okazję sobie porozmawiać. Pozdrawiam widzów, co pomógł z poszukiwaniami, z odnalezieniem kowala. I ogarnęliśmy sobie cały ekwipunek razem z widzem, ulepszoną zbroję wiedźmińskiego cechu Gryfa. No i mam też buty Gryfa, spodnie Gryfa i tak dalej. To jest na 18 poziom. Tutaj mamy rękawice na poziom 16. No i tutaj mamy miecze. Srebrnego miecza nie mam, niestety nie pomyślałem o tym i uprzednio sprzedałem miecz. A później tamten ulepszyłem i nie jestem go w stanie teraz założyć. Będziemy ten katastrofalny błąd naprawiać, ale poszukując tych schematów różnych, przede wszystkim tych schematów Gryfa, natrafiłem na takie coś jak zlecenie zaginiony patrol, które przypadkiem wykonałem. Welen nie było może biedne, ale jednego miało aż w nadmiarze: potwory. Podróżnicy, którzy zobaczyli zbiegnących przez moczary i głuszcze traktów. Zbaczyli z biegnących przez moczary i głuszcze traktów, zwykle kończyli w ich szponach, dlatego Geralt nie zdziwił się nadto, gdy przemierzając weleńską głuszę, trafił na ślady świadczące o kolejnych ofiarach. I to było takie, chyba, wydaje mi się, masę ofiar. To było fajna to była scena, kurczę, ale to byście musieli być na streamie albo obejrzeć woda, no pewnie nikomu by się nie chciało. W każdym razie było mega dużo trupów, pierwszy raz takie coś widziałem, one zaczęły płonąć, jakaś pojebana sytuacja. Czując zew powołania, Wiedźmin postanowił się bliżej przyjrzeć znaleźlisku. Od śladu do śladu, od odcisku stopy do złamanej gałązki, Geralt odkrył, co się stało. Co stało się lasku nieopodal Nilfgaardzkiego obozu. Nieświadomi zagrożenia, cesarscy żołnierze zapuścili się na terytorium Wiwerny, a ta, nie zważając na grube blachy, rozszarpała ich na kawałki. Dalsze śledztwo wykazało, że ta i tak już niezbyt wesoła historia ma ponure dno. Polegli Nilfgaardzczycy nie znaleźli się w weleńskim lesie na rutynowym patrolu. Pojechali tam, by zabić redańskich jeńców, a następnie ukryć ich ciała. Nie wiedzieli jednak widać, że mieszkające na bagnach potwory potrafią wyczuć fetor ginących ciał z bardzo daleka i nie przepuszczą okazji, by pożywić się padliną. Przepraszam za to, że nadal nie umiem czytać i zajmuje mi to 1,5 minuty przeczytanie ten tekst. Ale są tu też takie różne Chłopcze, nie tak szybko. rzeczy, powiedzmy staropolskie, tak? Słowa już dawno, które wyszły z użytku. Także no trochę mi to zajmuje przeczytanie tego, ale Geralt to wygląda jak Jeden szefito fałszywy krok, a pożałujesz. z tym kurczę czymś, tym toporem, co mamy. W ogóle lubię topory. No i znajdujemy się w tym obozie nilfgaardzkim, cały wielki pierdolony obóz Ej ty, nilfgaardzki. zatrzymaj się! I tutaj się coś dzieje. Jest duża akcja, jest kupiec, Geralt jest z Rivii, Geralt tak? z Rivii, jest Byłeś jakiś czas wykrzyknik. temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Był. Urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. To No, miłe, że nilfgaardzki pamiętam tę żołnierz misję, tak się pamiętam. przejmuje losem prostej nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Gryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod garnizonem. Ruchanie? Proszę, miłość ponad podziałami. Nie do końca. Jej rodzice powiedzieli, że jeśli zobaczą ją z Nilfgaardczykiem, ogolą jej głowę, utną język i wygonią z domu. Słuchaj. Solidna dość kara, tak szczerze mówiąc. Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. O kurczę. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mire. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Proszę. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju.
Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. No to tak sytuacja wygląda tej laski, którą próbowaliśmy uratować eliksirem. Ja cię kryć, zobaczcie jak to jest tam wielkie. Tam wszędzie są jakieś obozy i tak dalej, tu coś trenują. Fajnie to wygląda, na pewno to nie jest mały obóz. Jak to mówi klasyk, mają rozmach skurwysyny. Konkretnie zrobili to, no. Kurczę, wygląda to naprawdę fajnie. Wiedźmin 3 to jest jednak kurczę klasyka. I tutaj jest jakiś też wykrzyknik, do którego... No to przecież wszyscy widzę znają. Jakiś wykrzyknik, do którego chciałbym się udać. Szukam mojego syna. Przybyłam tu z daleka. O kurczę, mam jakąś sparaliżowaną lewą rękę. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trolla poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Dlaczego tu przybyłaś? Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie, co tydzień, dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Nie, wojna? Mówią żołnierze, być może zginął, no. Co mówią jego? Być może tak, ale musimy od niej wyciągnąć jedni trochę pitosu. Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta. Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. No to jak nie grałem roli, to Gerward tutaj pomocnik jest od teraz. Nie dałoby się go nie rozpoznać. Ale mi boli uszy od tej słuchawek. W całej nilfgaardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Płomieni. Rudy Nilfgaardczyk? Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? No powiedz, jak się... Postaram się pomóc, pani. Co on tak pani? I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy. Widzę, liżemy pupkę. Rozejrzę się. Pani. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Zupełnie próbował wtopić się w tłum alkoholem, idź, rozumiem. Może z tobą będzie szczery. Zwiadowca. Bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Nie, to ty się... Ale zobaczymy. Ja wiem, co się pewnie okazało. Skoro chłop... Nie, ja wiem, co się okazało. Zdezerterował. Nie pamiętam tej misji, przysięgam wam. Jeżeli faktycznie zdezerterował, to jakby serio tego nie pamiętam, żeby nie było, że ja tu, wiecie, gadam. Ale no... Jeżeli każdy się tak zachowuje, to... No wydaje mi się, że dezercja jest odpowiedzią. Jest kurwa w lochach. Witam. Pokaż mi towary, czy masz coś ciekawego? Nic ciekawego nie masz. Co jest jeszcze... A, wiecie co jest jeszcze ciekawe? Że ja zauważyłem, że rzeczy, które nałożymy na te miecze, przechodzą, jeżeli je ulepszymy. Dalej, czyli... Możemy tutaj naprawdę fajne ulepszenia pakować i naprawdę wtedy te miecze będą jeszcze bardziej solidne, chociaż przyznać muszę, że już naprawdę są kurde solidne te miecze, nie? Gdzieś tu jest jeszcze dwóch kupców. Strasznie dużo tu kupców mają, ale zobaczymy. Może ci kupcy mają coś ciekawego? Czegoś, czego jeszcze nie kupiliśmy. No nie, tutaj nic ciekawego. Znaczy nic ciekawego, dużo ciekawych rzeczy, ale nic aktualnie co jest mi potrzebne w ekwipunku. A tych w ogóle mamy mega dużo rzeczy w eku, nie? Mega dużo też posprzedawałem, a zobaczcie, no mamy solidny ekwipunek, to nie w kaszę dmuchał, jak to mówię, nie? Jest czego tutaj naprawdę fajne rzeczy robić. Więc będziemy się bawić w te wiedźmińskie rzeczy. Z tym gościem nie rozmawiałem. Pokaż mi swoje towary. Pokaż, może masz kartę. A może rozmawiałem? A może nie? Przydałby się, kurczę, miecz srebrny, wariacie. No nie masz miecz srebrnego. No muszę kupić miecz srebrny, nie? I wydać na to swój pitos. Nie ma innej możliwości.
Nie mam weku mieczu srebrnego, a zaraz będzie spotkanie z potworami i ja im będę zadawał 0 damage'a pięściami, no. Taka jest prawda, może ty masz. Może ci kiedyś sprzedałem miecze srebrne, co? Dupa. Jeszcze raz dupa. Będzie trzeba pochodzić po kowalach. Na szczęście jest jeden taki gagatek po kowalach i płatnerzach i tak dalej. Na szczęście jest tutaj jeden gagatek, który wiem, że będzie miał moje rzeczy, które mu uprzednio sprzedałem. To znaczy ten krasnolud z tego od barona, nie? Który się tam znajduje w kasztelu. Kasztel. Widział mnie w Wyzimia? No widział. Dobra, porozmawiaj z kwatermistrzem o synu szlachcianki. Czy chcę przeczytać opis tej misji? Pod obozem nilfgaardzkiej armii Geralt napotkał szlachciankę z dalekiego Nazairu. Przybyła na front w poszukiwaniu swojego syna. No tak, nic tu ciekawego nie ma napisanego. Za to są tu ciekawe ogłoszenia. Tablica ogłoszeniowa ciekawa, która nam odblokuje różne zapytajniki gdzieś w pobliżu, mam nadzieję. No, są dwa zapytajniki. Czy my chcemy się do nich udać? Nie. Będziemy te zapytajniki ewentualnie robić na streamach. Więc na których serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Chciałbym się jeszcze udać do bramy i może z ciekawości zobaczyć. Mogę tutaj wejść. Nie mogę. To je. Już w ogóle koniec gdzieś mapy, nie? Dalej się już chyba tam nie da przejść. Znaczy tutaj na pewno się dalej nie da przejść. Ale wydaje mi się, że tutaj też po prawo się nie da przejść. Że to już jest jakby koniec mapy. Fajna jest wiadomość na końcu. Jest to ciekawostka. Wiadomość na końcu to jest z tego. Z Heroesów trójki. Czyli nie wiem jaka, bo nie grałem w Heroesy 3. Ale jak sobie wygooglujecie to i graliście, to na pewno wam się ciekawostka spodoba. Czekaj, wariacie. O, nie reagujecie jak wam kradnę rzeczy? I o to chodzi, mam mega dużo książek i mega te książki musimy posprzedawać. Najlepiej by było tego gościa, który się profesjonalnie książkami zajmuje, bo on mi da najwięcej pieniędzy za to. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja mam taką kolekcję książek, czy kurde, on nie starczy mu pieniędzy w EQ, nie? Żeby to wszystko pokupować. Dobra, kwatermistrz. Ty wyglądasz na takiego, co by zagrał ze mną. Zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmin. Geralt z Rivi. Jak dwa miecze, jak mam jeden topór? Ty jesteś kwatermistrzem. Wariacie. O! Gwint. Tak. Dawno nie grałem w karty z poddanym jego cesarskiej wysokości. Zagrajmy w Gwinta. Ciekawe, że z samym Emhyrem możemy zagrać w sumę. Nie pamiętam tego. W ogóle pierwszy raz jak przechodziłem giereczki, to kompletnie ignorowałem też Gwinta. Możliwe, że są też osoby, które kompletnie ignorowały Gwinta. Aczkolwiek przyznać muszę, że kurczę, jak tylko raz zagrałem w Winciora, to mnie wciągło, nie? Na początku to mi się wydawało, że to jest za dużo kart, że ja nie ogarnę. To jest naprawdę prosta mechanika, nie? Rzucasz karty i jakby lecisz na żywioł. A później już tylko zapamiętujesz pewne schematy, no i właściwie tyle. Kurczę, no nie dobrały nam się zbyt dobre karty. No, chujowe nam się karty dobrały niestety. No ale co? Lepszy ryt niż nic. Może być i... Kto to jest? Eskiel. Z Eskielem możemy zagrać karty. Dostaliśmy uprzednio taką informację od kogoś. Że Eskiel karciarzem. Czy on się podda? Powinien się poddać. Nie poddaje się. Vernona, on grał też WES. Mamy 7 kart do 7 kart. Wydaje mi się, że spasujemy. No. Wydaje mi się, że zgrany tutaj tak zwany pas. Git. Poroniec? Po co gra porońca? Bez sensu, po co? Tylko zmarnował kartę. Dobra. Kwatermistrz ma mózg wyprany. Od tej wojny. Kaczapulta. Mam trybusze, to jest lepsze. To możemy rzucić na ostatnim linie. Balistę, a to co daje? Przywołuje też balistę. No tylko nie mamy grzyba na ostatnim linie niestety. To może Ciri w takim bądź razie. To może i Ciri. Co jego karta robi? A, jego karta daje grzyba. Kurczę, a nasza co robi? Czystą pogodę, nie? Tak, usuwa efekty.
Jednostkę dalekiego. Czekaj, niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu twojego przeciwnika. No to nie jest jednostka dalekiego zasięgu, prawda? To jest jednostka obrężnicza. Także tego nie chcemy grać. No wydaje mi się, że gramy tą balistę, nie? A chłop to przegrał na bank. Ja już widzę, jakie co on grał, nie? Już nie ma żadnych kart. Beku. Ta. Balistę ma. Nieźle. Nieźle grasz, wariacie. To co, Shani? Może nie, może... Może Kaleb? Może też nie. Nie no, grajmy Kaleba, gramy Kaleba. Niby nic nie zada damage'u, ale... O! To już solidniejsze zagranie. W takim razie my gramy dwa trebusze czy Shani? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Wydaje mi się, że dwa trebusze. Żeby Shani zostawić na kolejną rundę. Jeszcze jedną kartę powinniśmy sobie dobrać. Kurde, nie, czy... Nie no, nie mogę zagrać teraz Shani. To jest wyrok śmierci. Musimy spasować, nie? Dobrze. Wygraliśmy. Nie wiem, co bym dobrał w następnej rundzie. Jak to by była karta deszczu albo manekin, bym przegrał. Więc Shani musiałem zostawić. Dobra, gramy Shani. Tu sobie możemy Wiedźminkę. Naszą ukochaną przywrócić. I tyle. Wygranko. Dzięki. Dzięki za kartę. Zasiano. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Klucznik. O kurde, klucznik. Wyglądacie na zmęczony kwadrat. Nie spoileruję. Już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopocze nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. A pokaż towary. Pokaż mi swój towar. Kwatermistrz. Czy kwatermistrz może handlować towarami swoimi? Chyba nie. Chyba może swoimi tylko i wyłącznie właśnie handlować. Nie zaginął wam jakiś oddział ostatnio? Nie zaginął wam jakiś oddział niedawno? Zaginął. Co? Znalazłeś moje ogłoszenie? Nie. Ciała. A. Zabiła ich samica Wywerny. Weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? A no tak, no tak. Odkryłem też coś. Bo to tu jesteśmy. Nie wysłałeś tych żołnierzy na zwykły zwiat. A. To był oddział katów, który prowadził redańskich jeńców na egzekucję. Taka jest wojna. Ci, co. A to jest szef główny? Nie chce od ciebie nagrody? Ktoś upomni się o tych jeźdźców? Ktoś w końcu upomni się o tych ludzi. U nas w Nilfgaardzie żołnierz, który pójdzie w niewolę, to żołnierz martwy. Ci jeńcy pochodzili z Redanii, która już niedługo stanie się cesarską prowincją. Jeszcze przed Saowin, nad redańską stolicą załopocze sztandar z wielkim słońcem. Płać? Płać. Płać, Nilbertczyku. Nie mam ochoty na filozoficzne dysputy. Ani ja. Zasłużyłeś na te pieniądze. Masz i zostaw mnie. Wydajmy Nilbertczyka. Czekaj, nie zostaw mnie tu. Cześć, słuchaj. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest tu warta, ale nie miałem pojęcia, że wynajmie Wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Zwracasz się o pomoc do mordercy? Myślałem, że masz odrobinę honoru. Chcę pomóc nilfgaardzkiej kobiecie. A ja nie chcę cię tu więcej widzieć. Zrozumiano? Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. Zapłacę ci? O kurde, sugestia. Nie no, poczekaj. Był. Mogę z tobą jeszcze raz pogadać? Chyba muszę nawet. Ty, a może ja bym punkta w sugestie walnął, co? Sugestia na poziom drugi. Gdzie to jest? Nie no, jak ja mam sugestie. Nie no, jestem takim kurczę, że tak nieładnie określę Żydem. Że ja chcę jeden punkt umiejętności wydać na to, żeby 150 golda nie wydałaś, nie? Że chociaż może się przydać na przyszłość, nie? Kurde, no może, nie? Może się przydać. To był akcji? To był akcji, nie? Sugestia. Plus i tak to akcji rzucam na tego, nie?
na tych gości starczą, ale on potrzebuje sugestii, poziom drugi, tak? Nie pierwszy. Więc jeden punkt mi nie wystarczy, tak? Kurde. Witajcie, Patrycie. Chyba tak. Poka. Ta sugestia poziom drugi. A ja mam pierwszy. No, ale chyba i tak zainwestujemy w tą sugestię. No, to minus 150. Może sakiewka rozwiąże ci język. Chcesz przekupić cesarskiego oficera? Tak, ponieważ chcę pomóc matce cesarskiego żołnierza. Weź te pieniądze i powiedz mi wszystko, co wiesz. Ten rudy szczeniak służył w jeździe na Zairskiej. Nie tak dawno razem mówiłem. Z innymi z kompanii postanowiłem się zainterować. A ja kazałem ich gonić. Dlatego nikt o nim nie mówi. Na bagna, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Pojebano, że za deserce. Po ligarskim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Okej. Język krwi. No niestety minus 150 golda nie jest dobrą informacją. Wolałbym te 150 golda zachować do siebie. Ale liczymy na to, że matka jest jednak kurwa giga bogata i zapłaci nam więcej niż jej wydaliśmy, by przekupić tutaj nilfgaardzkiego oficera i kwatermistrza. Tutaj chyba z tym kupcem gadaliśmy? Nie, chyba gadaliśmy na 100% raczej. Fajne mają te namioty. Jakieś takie stylowe bardzo. Chociaż, o kurczę, tak, tu powieszeni, tu tego. No Nilfgaard. No kurde, coraz mniej lubię ten Nilfgaard. Powiem wam szczerze. A tutaj co to jest za lokalizacja? Nie wiemy. Dom gościnny. Maksyma domu gościnnego brzmi: nie samą wojną człowiek żyje, jednak wbrew maksymie przybytek otwarty jest tylko dla nilfgaardzkich oficerów lub tych, którzy się za nich podają. Ciekawe. Może to... Wydaje mi się, że nie będziemy tam zaglądać, więc w mojej głowie pojawia się zapytajnik, to po co ta lokalizacja? I wydaje mi się, że mógł być to content usunięty po prostu z Wiedźmina, nie? Że tam miała być jakaś misja. A ja nie mam miecza srebrnego. No nie mam miecza srebrnego, jestem debilem, no. Ajajajajaj, no nie, bez miecza to co ja zrobię, kurwa? Nic nie zrobię bez miecza. Facet bez miecza? To nie facet, to baba. Tak? Nie? Nie, no nie. Nie możemy tak dyskryminować. Ktoś musi urodzić bez albo stracić w trakcie wypadku miecz swój. No to nie znaczy, że nie jest facetem, oczywiście, że nie. Co? Gdzie się udamy? Do kasztelu się udamy, bo tam na pewno znajdę srebrny miecz. No niestety czeka nas ta nieprzyjemność podróży z powrotem tu. Chociaż kasztel, fajne miejsce, no to kurczę, komu się chce podróżować ciągle w tą IWFT. Powrotem kupić jakiś miecz srebrny, bo się szczególnie po tym, jak się oczywiście popełniło błąd, no i teraz przez swoją własną głupotę musi tutaj podróżować. W ogóle ja chciałbym zobaczyć tak z ciekawości, co się stało z ciałem barona, czy on tam wisi nadal, bo jeżeli nie oglądacie poprzednich, nie widzieliście poprzednich odcinków, a całkiem możliwe, że istnieje na to taka szansa, bo po prostu, nie wiem, zwabił was tu tytuł, no to nasz baron postanowił przestać być baronem i strzelił samobój. No ściągli. Ty, a wiecie, gdzie go mogli zakopać? Ja kurde wiem, gdzie go mogli zakopać, nie? Wydaje mi się, że mogli go zakopać na cmentarzu tam i znajdziemy teraz jego grób. O kurczę, to było fajne. Tutaj zakopywaliśmy gdzieś porońca, z tego co pamiętam, pod progiem domu, chyba że tutaj gdzieś też go zakopali. No nie. Mogli go zakopać tutaj na przykład, w ogrodzie swoim ulubionym. Też istnieje taka szansa. Ale nie widzę nigdzie nagrobka. Więc szansa istnieje, pewnie ktoś to odkrył na YouTubie. A jeżeli nie, no to kurde, to trzeba być koniecznie pierwszym i nagrać odcinek w sumie.
Typowy youtuber, nie? W ogóle typowy twórca, bo youtuber jakoś brzmi dziwnie, więc żałośnie. Powiem wam szczerze, że kiedyś jak się mówiło youtuber, to się mówiło, mam wrażenie, z taką... z dumą, po prostu, z dumą się mówiło. A teraz, kurczę, powiem wam, mocno to słowo straciło na wartości. Miecz srebrny zadaje mi minus 20 w porównaniu z czym? Z tym mieczem? Nie wiem, czemu to jest napisane minus 20. W porównaniu do... to jest a nie, minus 20 tu jest napisane, że on jakby tyle stracił. Dobra, już kumam. Od jakiś tani, długi miecz, to ja mam już w ekwipunku. Miecz taki długi, że odbijam go kulonym. O, stalowy, ała, stalowy, boli mnie rędka. Stalowy, no to jest chyba najlepszy miecz, nie? Jaki on ma przynajmniej, nie wiem czy to jest jakoś, nie wiem czy to jest dobry miecz, wydaje mi się, że jest dupa. Bywa. No ale lepszy taki niż jej żaden. Pokaż tu ile zadaje broń stalowa na przykład. 140 i 172, to jest 103. Kurczę, może być fajny w sumie. Może być ok. A może był nawet lepszy niż ten mój poprzedni. A czekaj, możemy zrobić szybkie porównanie jeszcze z tym mieczem. No nie, jakby dużo gorszy, ale tamten jest na jeszcze za 3 poziomy dopiero będziemy mogli go założyć. I nie, że płotka nie tak szybko, tylko płotka tak szybko. Idziemy zobaczyć na groby, kurczę. Na jakby tu jest gdzieś cmentarz był, bo przecież chowaliśmy tego porońca, tak? Zamienialiśmy go porońca w... to? No w coś zamieniliśmy porońca, tylko nie wiem gdzie to było, kurczę. No gdzieś tutaj. Mógłbym przysiąc. Ale nie pamiętam. No chciałbym to znaleźć, nie? No gdzie była ta miejscuwa, no? Nie, no muszę tam zajrzeć, bo mi rozniesie normalnie. Burza, psia krew. Psia krew, burza. No na bank było tutaj, nie? To skam, w chuj. Tu był normalnie tego, cmentarz. To jest niemożliwe. Niemożliwe, że tu był cmentarz. Za chuja nie ma takiej możliwości, nie? To nie jest cmentarz tu. Nie. A czy cmentarz? To nie był, tu generalnie nie jest cmentarz, tylko chodzi mi o to, że to nie jest miejsce, w którym on zakopał swoją córkę. Nie ma takiej możliwości, że to było tutaj. Chociaż... czy? Nie no, mogło być tutaj. Ale coś mi tu nie gra, mam wrażenie, że my szliśmy z zupełnie innej tej. Zupełnie pod innym kątem. Ale mam mózg, kurczę, jak budyń. Rzadki, ale za to giga smaczny. To nie ma sensu, co powiedziałem w ogóle. Tak, właśnie to miałem na myśli, mówiąc łeb jak budyń. Idziemy z powrotem. Więzy krwi znajdzie, spróbujemy znaleźć ciało. I rozpierdolić gulę. Guli. Dobra, dom gościnny. Też bym zaszedł do tego domu gościnnego. Kurczę, no musimy zajść tam do tego domu gościnnego. Nie ma takiej możliwości. No rozniesie mnie, jeżeli nie zajdzie do domu gościnnego, naprawdę. Tu jest ten dom gościnny? Witam. Znaczy nilfgaardzki... Ktoś mi wytłumaczy, co ty tutaj robisz? Jestem nilfgaardzkim oficerem. No kurde, widzę, że tam imprezę macie pa... Jocie... Samica? Ty, ona tam coś... To jest jakiś kowal! Ciekawe, czemu nie mogę tu wejść. Przeczytaj. Klub oficerski, wstęp tylko dla żołnierzy wyższej szarży, obowiązuje pełen... pełen mundur! A ja będę taki mundur zdobyć. Możemy go kupić. Widz mi dzisiaj podpowiedział, autentycznie widz mi podpowiedział, gdzie kupić ten mundur, nie? I moglibyśmy tam wejść, ciekawości, zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast nie mamy chyba tyle pieniążka. Aktualnie. Ale... kto wie, czy tam nie ma jakiejś misji fajnej, nie? Bo to jakaś ciekawostka jest taka bardziej, nie? Tak mi się wydaje. Nigdy w życiu tam nie byłem, więc... więc wygląda na to, że jest to miejscówka niespotykana. Może udamy się tam w następnym odcinku i zobaczymy tajemnicę tamtego miejsca i czy w ogóle jest jakaś tajemnica. Tamte miejsce. Ja mam jeden punkt, ja bym go w sumie wydał. Tylko na co? Chcemy go wydać na to, że zadajemy więcej... nie, że dajemy zatrucie. Jeżeli zaatakuje, jeżeli mamy nałożony olej i czas działania eliksirów plus 15%, a nie mogę w trakcie walki, no szkoda.
A to muszę pamiętać, żeby dodać. No kurczę, poza walką nie pamiętam, dopiero w walce mi się przypomina. A w walce nie mogę dodać niestety. Fajne jest to z tymi olejami, szczególnie, że cały czas mamy te oleje nałożone. To ich zatruwa. Nie, one się teraz leczą, tak? Nie, zatruwa, czy one się leczą? Nie wiem, co się stało. Coś na zielono było. Mogło być to albo zatrucie, albo leczenie. Dobra. Weźmy to, bo to jest plus 10 friko darmowych obrażeń. A następne w co zainwestujemy, bo zaraz 16 poziom. No tu mamy na 5, na 5. Moglibyśmy w młynek zainwestować, to jest fajne. A to się odblokowuje nowa ta na 18 poziomie, czyli full alchemia, nie? Full zatrucie ostrzy. Będziemy teraz wszystko inwestować, a później... Później nie wiem, kurczę. Powiem wam szczerze, że chyba zacząłbym inwestować w alchemię. Wydaje się to w miarę fajne, ta alchemia. Ataki fajne, ale kurczę, alchemia... No zaczyna mnie to jarać, ta alchemia. Uciekli na bagna. Coś innego niż jeżeli, kurwa... Lewy przycisk myszy, spamowanie, kurwa, i tyle w Wiedźminie. Jak pewnie każdy 99% ludzi, którzy przeszli tą grę. Ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Ale mnie pupka boli, kurczę. Uciekli na no bagna. Dobrze, uciekli Gerward na bagna, to idź na te bagna. Szybko, szybko, muszę pozycję zmienić, a tutaj trzeba się skupić i po śladach. Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. No i co? Uciekli na bagna. A, czyli poczekaj, czy ja nie w tą kurwa stronę idę? Nie no, zaraz mnie coś... No oczywiście, że nie w tą. Ślady prowadzą w drugą stronę, w inną stronę. Proszę mnie nie zaczepiać, gul. Git, git. No to szli dalej, tak? A. Rude włosy. To chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Rozmiar chuja mu sprawdź, czy co? To nie rozumiem. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Kurwa. No ale w czapę mu walłem, to jest prawego. Gulowi. No strząśnijcie się. Otrząsi się. Kurczę, żeby nie zginął. Nie jerden. No, rzućmy mu petardę. Petarda. Trzymaj się, wariacie. Kończmy to. Tak, tak, on już zginął. Coś muszę znaleźć, tak? Tutaj. Co to jest? Niepisany list. Adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Kochana matko. To może być mój ostatni list. Piszę go z wielkim wstydem, bowiem... Okryłem hańbą naszą rodzinę, zawiodłem moich towarzyszy broni. Zabrakło mi odwagi w godzinie próby. Nie proszę o wybaczenie, bom na nią nie zasłużył. Błagam ciebie jedną modlitwę za mnie. Pozostań w zdrowiu, ha. Kurczę no. Happens to the best. Powiem szczerze mówiąc, że jakby była wojna. Chociaż ja całe życie mówiłem, że jakby była wojna, to ja bym uciekał. Nie mówiłem, jakim to jest tym koksem. Zawsze mówiłem odwrotnie, że jakby była wojna, to właśnie bym uciekał, bo nie wiem, nie chciałbym zginąć i to jest chyba racjonalne podejście do życia, wydaje mi się, nie ginąć. Nawet jeżeli by była obowiązkowa służba, to bym był chłopem w Hiszpanii, kurwa. Tratarata, kurwa, tego, salsy słucha, czy to, co się tam w Hiszpanii słucha. Aczkolwiek jak przyszła wojna tak naprawdę na Ukrainie, koło nas, to zyskałem, kurczę, taką... Taką wściekłość na wroga i mam ochotę, kurczę, sobie pobitkować trochę. Więc pewnie bym, jakby była taka okazja, w sensie by był taki must, to pewnie bym poszedł do wojska. A w aktualnym stanie, mówię, że teraz. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Natomiast co później, to nie wiadomo, co przyniesie życie, tak? Dzisiaj, jutro bym miał 3 miliony na koncie i co, miałbym zginąć, bijąc się? Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Teraz po prostu jestem nikim. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Do wyboru, co? Zginął w walce? Został schwytany i powieszony za dezercję. Łżesz! Znalazłem jego ciało. Jeszcze kilku innych.
Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list do ciebie. Droga matko. No bo sobie to czytałem. Ostatni raz do ciebie piszę. Do jasnej, ciosnej. W wszystkich listach okłamywałem cię. Wybacz, nie jestem bohaterem. Zabijanie Nordlingów nie sprawia mi przyjemności. Ty, to ona jak David Jasper czyta, ty wymyśla sobie. Jest koszmarem. Nieprawda, tak nie napisał. To, ale już nie mogę. Nie napisał tak. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy? Jeden do jeden. Jeden do jeden jak za David Jasper. Uciec? David Jasper to jest najlepiej. Piszcie sobie jak David Jasper coś czyta, bo to jest... David Jasper nauczył się czytać, to jest... Chyba tak się nazywa szocik. Twoja zapłata. Petarda. To jest... Uwielbiam człowieka, naprawdę. Chciałbym mieć kurczę, chciałbym być jak David Jasper, jeżeli chodzi o takie wyjebanie na życie. 50 nowigradzkich koron? Ty kurwa, jak opluć mnie w twarz? Jakbym powiedział pewnie, że zginął w walce, to by mi zapłaciła jeszcze więcej. 50 nowi... Chłopie! Tragedia. Dobra, to co, wykonujemy dalsze misje? No właśnie, bo mi trochę... Muzy zlagowało. Jakie są dalsze misje? Jakie są dalsze zadania do wykonania? Możemy dorwać Juniora. O kurczę, chyba się na tym skupimy, na dorwaniu Juniora. Możemy też wykonać zlecenie. Ono jest na 20 poziom. Raczej sobie teraz odpuszczę. Chciałbym dorwać Juniora. Może udałoby się nam dzisiaj przedostać do jego kryjówki i tym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki informacjom zdobytym od Priscilli, Geralt wiedział, że Ciri i ja weszliśmy w układ ze Skurwielem Juniorem, członkiem Wielkiej Czwórki, czyli grupy szefów nowigradzkiego półświatka. Wydawało się, że nie ma nic prostszego niż znaleźć Juniora, porozmawiać z nim i dowiedzieć się, gdzie mnie szukać. Ale w tym czasie w Nowigradzie nic nie było proste. Takie małe przypomnienie odnośnie tej misji. No i kontynuujmy, jeszcze raz kontynuujmy. Czy my Jaskra szukamy w Oxenfurcie? Najwidoczniej. Znaczy, no dobra, nie będę udawał głupca. Wiem, że szukamy go w Oxenfurcie. Tam ma siedzibę. Kilka razy koło niej przejeżdżaliśmy, nawet całkiem sporo. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem. O, to właśnie przed nami jest. No. Witam serdecznie. Przydałaby się pewnie sugestia. A, dobra. A ty tu czego? Pierdolę te sugestie, będę sobie. Gdzie jest Skurwiel Junior? Widziałeś go? Bardziel. Inwestował w atakowanie. Skurwysynu. Widziałem, jak zabiłeś Olgierda i Wika. A teraz kolej na ciebie. Rzeczywiście mogliśmy się spotkać. Olgierd i Wik, tak się nazywali? Przekaż im pozdrowienia. Niech będzie i tak. To od ty, kurza, co mnie od tylca, ty? Tylca, to ja cię będę jebać. Sru. Kurczę, fajnie ten toporek, szkoda, że nie nakładamy tym toporkiem, kurczę, na ten toporek oleju. Ale ten toporek naprawdę miał spory damage, więc wiedziałem, że ważniejszy jest ten damage, niżeli że jakieś nakładanie olejów. Dobra, użyj klucza, by otworzyć drzwi i jasna sprawa. Witam. Oj! Raczej oni to w ogóle metalu nie lubią. Ale pewnie srebra w żebrach też by nie lubili. No tak. Zgaduję, no może jest jakiś koneser. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo. Bo na przykład człowiek magnez zażywa, nie? Kto by się spodziewał, że człowiek potrzebuje magnezu? Na przykład nie wiem, czy można. Wydaje mi się, że magnez to. Nie no, magnez to jest chyba taki jak magnez. Nie, chyba coś pojebałem, chyba to nie działa. Ale chciałem powiedzieć, że też można by było jakby taki magnes wsadzić komuś głęboko, kurczę, w żyć na przykład. Albo pod żebra, tak? I pewnie nie byłoby przyjemne, a jednak człowiek potrzebuje magnesu. Nie wiem, czy ktokolwiek zrozumiał moją wypowiedź. Kurczę, powiem naprawdę, chyba zacznę streamować, szczerze mówiąc, przed nagrywaniem odcinku, bo taką rozgrzewkę co sobie że chcę pogadać chwilę z widzem. Na bieżąco będziesz musiał rozkminiać, co da widza powiedzieć. To jest bardzo fajna rozgrzeweczka do tego, żeby te odcinki były dużo lepsze. Podoba mi się to.
Mega się znowu dzisiaj stresowałem, jak zacząłem odcinek. Znaczy, jak zacząłem streama, nie będę ukrywał. Mega. Ale to tak chyba zawsze jest za pierwszym razem, później to już tam. Znaczy, ogólnie to ja się mega bardzo stresuję odcinkami, znaczy streamowaniem. Tylko bez kamerki się nie stresuję, więc nie wiem z czego, dlaczego to wynika. Czego to wynika? Może dlatego, że zawsze byłem gruby i nie podobałem się sobie i teraz mam jakieś kompleksy na przykład i dlatego się stresuję. Istnieje taka szansa. No co, teraz mam 6 opak i ważę 80 kg, więc nie ma się czego wstydzić. Polecam siłownia. Znaczy taki 6 opak pod tłuszczem? Ale widoczny, tak? Jak się przypatrzysz, to znajdziesz. O, czy tutaj znajduje się Skurwiel Junior? Coś mam wrażenie, że tak. Skoro było tutaj otwarte. Miejscowa jest dość znajoma, więc... A nie, zamknięte. I nie tutaj. Albo przynajmniej na razie nie możemy tutaj wejść. Fajny jest ten klimat Skurwiela Juniora, fajna jest ta muzyczka. Fajne są te sceny, fajna jest walka. Wszystko to jest kurczę fajne. Aż zobaczę, czy dźwięk jest na pewno ok, żebyście tak samo dobrze się bawili jak ja. Dobra, wydaje mi się, że lepiej być nie może. Znaczy, lepiej zawsze może być, tak? Zawsze jest jakieś miejsce do poprawienia czegokolwiek. Nieważne co nie robimy, to zawsze może być lepiej. Jak wychodzimy też z takiego założenia, to dzięki temu możemy się cały czas rozwijać. Więc jest to dobre. Jest to dobre. Dobry jakby tok myślenia. Tak mi się wydaje. Więc może być lepiej, ale jest, wydaje mi się, wybornie. Ej, nie za głośno, nie za cicho. No kurwa, zajebiście jest. Po prostu. Gdzie mamy teraz iść? To jest bardzo ważne, bo do piwnicy, na górę. Zielonego kurczę pojęcia nie mam, w którą stronę. Kurczę, tu coś jest, ale to wydaje mi się, że tutaj to może być, ale wyjście, wiesz? Chociaż, no nie wiem, chodźmy, zobaczymy. Jest tu jakieś wejście do jaskini. Możemy tu przejść? Nie możemy. Tak, to tutaj chyba będzie wyjście ogólnie. Jeszcze tu bym zobaczył. Nie, tutaj też nic ciekawego nie znajdziemy. Może tutaj znajduje się skarb? Dijkstry, czyli Ziggiego? Ziggy Roiber? Chyba tak. Nie wiem, czy na mojego wuja nie mówili jakiś Ziggy. Tak, takie mam wrażenie, że mój wujek to jest Ziggy, dlatego za każdym razem, kiedy mówię Ziggy, to widzę swojego wujka. Mi się myli, kurwa, czy on miał tak na imię, czy mi się pomyliło z moim wujkiem. Tutaj jeszcze jest coś, balady i hymny. No właśnie, mam jeszcze pełno książek do przeczytania, ale to oczywiście zrobimy w następnym odcinku. I tu jeszcze jest coś do podniesienia. Weleński miecz. No to musi być ten dom, tylko jakoś... Ja pewnie poszedłem jak dany zban. Tu jest zamknięte. Tu nie ma drzwi. Tu jest piwnica. I dalej idziemy. Tu było zamknięte, to zamknięte. Tutaj są tylko jedne drzwi. I tutaj jest góra. Czyli tylko i wyłącznie ten, tu możemy się udać. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruj mu tego. Mam tutaj towar Skurwiela Juniora. No, nie, na zszokowanego nie wyglądam, no bo zbyt dużo razy grałem w grę, żeby o tym zapomnieć. No to jest naprawdę fajny wątek, wydaje mi się. Przybita. A jeszcze ciepło? Nie. Dlatego ciągle potrzebował nowych prostytutek i to mieli na myśli, mówiąc. Nie traktuję ich dobrze. Chory pojeb. Może sama chciała. Typika wytłumaczenia.
Chujowo ma z obstawy wariaty. Z Radowic się strzelał. To ciekawe. Kij wie po co, ale po coś to zrobił Radowic. Zapewne. Bez sensu. Po co nam to Radowic sprzedał w sumie? Tego gościa. Mówię, że za jakąś przysługę, ale... Wiesz, to jest bardzo ważny... Bardzo ważny gość chyba, nie? Jak in general. Przestań! Którego Radowid mógł... O, chociaż... Bardzo ważny. Nie wiem. Nie wiem, czy bardzo ważny. Trochę tam ludzi ma. Przyszedłem cię zabić? Przyszedłem pogadać. Witaj, Junior. Przyszedłem pogadać. Robię wszystko, co chcesz. Przyszedłem pogadać. Po tym, jak tylko skopałeś w mry. Fajny jest Geralt, bo Geralt mówi to, mam wrażenie, wszystko bez emocji. Bo przecież wypukują mu wiedźmińskie mutacje, emocje. On zawsze podchodzi z takim spokojem do wszystkiego. Fajne. Na początek zadam kilka pytań. Takim, wiecie, gigachadem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Każdy by chciał być jak ona, a później w takiej sytuacji chłopie. Jaka kurwa. Jak Galareta. Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Wiedźmin jest takim badassem, że jakby Wiedźmin mnie przesługiwał, albo nas, a my byśmy byli na miejscu skurwiela juniora, to chłopiec, żebyśmy mu bili brawo, żebyśmy podziwiali jego teksty. Obici byśmy tak. I o ci kręca, co on powiedział? Jak zajebiście to powiedział, nie? Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb Ziggy'ego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretu. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Kurde, cała scena jest. Uwa, jak jest w takiej ciemności siedzisz, to takim fleszem dostać. Chłopie, jak w CS-ie. Kurwa. Miałeś tu strzelać z jakiegoś digielka. Ło, jak to fajnie wygląda. Dobra. Opłacało się inwestować w kartę 4,5 koła. Dla widza? Dla widza, jaka jest jakość. 2K normalnie, giereczka jest. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy tego w skurwiela juniora. Jaskier. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Przecież pójdę z... Otrząśnij się. Weź się w garść, Jaskier. Nigdy, pierwsza Musisz zasada. Nigdy w życiu nie ziewaj. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilkaj. Bo się przez to widza też ziew. Widza też ziew. Ziewa też widz. W pokoju na odwrotnie powiedziałem. Piętrze, tym z balkonem. I przez to się, przez to po chwili może... Ty czekaj na mnie przed domem skurwiela. O tym wam powiem. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego skurwielowi. Pewnością. I przez to widz, który to ogląda, może mu się zachcieć spać i pójdzie spać zamiast oglądać swój odcinek.
To jest najważniejsza zasada. Nigdy nie ziewać na odcinku. Jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, to tak jest. Jeżeli zaczniesz ziewać, to twój organizm poczuje się zmęczony. Jeżeli poczuje się zmęczony, to pomyślisz, że odcinek jest chujowy. Nawet jeżeli jest to... Słuchaj mnie, Ciri. Nawet jeżeli jest to nieprawda, to słuchajcie, powtórzone kłamstwo 1000 razy staje się prawdą. Swoją drogą są to słowa, o ile się nie mylę, GBS-a. Ja sobie akurat... W jednym miał rację. Idź, Cirilla. O kurde, jakie w ogóle tego, jakie tu fajne miejscowy jest po jakimś... O kurde, ale to jest, jak fajnie to wygląda, pa! No gościu! Ale zajebista giera, nie? Ale się jaram, z muzyku se na spodniety. Jest balkon. Zobaczmy, co w środku. Naleciały. Jest zamknięte przede wszystkim, kurczę, o, okno. A teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. A co ona wyciągła? Energia. Stosowanie obniża jej... Dobra, w pizie mam to. Trzymasz lewy przycisk i walisz. O kurde, ty, ona jakaś się świeci na żółto w ogóle. Cyprian, Willy. Cyprian, ciekawe imię. Był taki youtuber kiedyś, nazywał się. Nazywał się Cyprian. Był dzieciakiem, kiedy fajny sobie kanał zrobił. Robił o kreskówkach kanał. Całkiem spokojnie. Nie mój content, ale... Coś tam widziałem. To było dawno, dawno temu. A wywodził się z Minecrafta. Może kojarzy ktoś. Idą. Stare, stare czasy. Słuchaj, zrobimy to tak. To on się zamieni w tego, skurwiela może. I powie, że złapał tego. Zapierdolcie dziwkę! A gdzie w takim razie... A gdzie w takim razie... A tu leży skurwiel i co, się nie zorientowali? A no bo tak, bo Dudu jakby nie umie walczyć, tak? O to chodziło. Ty poczekaj! To ten Dud... Nie, to ten skurwiel, z którym gadamy, to... A, on tylko to użył, żeby uciec, tak? Chyba tak. Ty, to czemu nie zabiliśmy, kurwa, skurwiela juniora, jak mieliśmy to do tego okazję? No bo pewnie Ciri nie wiedziała. Że to zły gościu jest. Kurczę, jak ta gra wygląda naprawdę przepięknie. A jak pewnie wygląda z RTX On, to ja nawet nie chcę myśleć. No, nie chcę przez mój mózg przejść taka informacja, nie? I jak ta gra wygląda z RTX On w 4K, nie? To jest niemożliwe. Chciałbym kiedyś mieć taki budżet, żebym mógł dostarczać najwyższej jakości tego materiału. Byłoby mi niezmiernie miło. No i kiedyś taki budżet będę miał, trzeba kurczę wierzyć. Czy na pewno, no. Starczy ruszyć dupę do pracy. To w sumie tyle. Będzie git. No kurczę, nie umiem kontry robić, no. Jak ja te kontry walę, ty, jak ja mam go pokonać? Wiem, może tak, a. Może tak, no. Witam. Ty, a ja mogę spierdolić? Nie chce mi się. A nie mogę. Niby pani czasy, kurwa, i miejsca, a nie mogę uciec. Nie, tylko nie od nowa, proszę. Proszę, zagadałem się tutaj o marzeniach, o tym, co RTX Zone 4K, 8K, Full HD, wszystko. Ty, ale naprawdę, chcę zobaczyć Wiedźmina w RTX Zone, nie? Idziemy po tym odcinku, na końcu odcinka sobie zobaczymy jakiś odcinek z RTX Zone, Wiedźmina. Tak, zrobimy reaction cama. Zazwyczaj tak się nie robi w odcinkach, ale... Kurwa, przecież to mój kanał, kto mi zabroni. Nikt. Sam go zbudowałem. Moim potem.
Chociaż przy komputerze się rzadko pocisz. Chyba, że teraz. Teraz się poca, kurde. Jest mega kurwa gorąco, giga. Mega giga gorąco. A teraz wam potrzebuję. Zatrzymam wam, żeby to się nie ładowało. Git. Gdzie? A, od dołu zaczyna. Nie! Kurczę, jeszcze raz muszę to przejść. No to nie jest takie łatwe, jak to się wydaje w ogóle, no. No ja pierchruper, no. A ja mam jakieś specjalna umiejętność, no tak. Jak się ładuje? Jak się ładuje specjalną umiejętność, którą ma Ciri? Zapomniałem o niej. Ale mi się przypomniało. Jak się tą specjalną umiejętność, bo mnie rozdupcy zaraz. O, dobra. Powiedz mi ktoś, jak się specjalną umiejętność ładuje? Czekaj. Spacja? Kurwa, nie za bardzo. Specjalna umiejętność, na pewno jakoś się ładuje, tylko nie wiem jak. Czekaj. Biegnij, dumam tak. Lewy shift to biegnę. Skaczę spacją. No to nie wiem, altem? Środkowy przycisk? A w ogóle mi spada ten umiejętność, tak jakby. Ten wykrzyknik. No i teraz powinienem móc użyć umiejętności, tylko kurwa nie umiem. Kurczę, przydałaby się ta umiejętność, bym wam pokazał, co ona robi. Nie chcę na razie mówić, spoilerować, ale jest zajebista. No jest fajna, super umiejętność, tylko nie umiem jej wykonać. Kurczę, poczekaj. O, poczekaj, może tak i tak, nie. Może tak i... Nie, tak też nie. O, a to fajny cios w ogóle jakiś taki chyba. Nie no, tą super umiejętność muszę się nauczyć, nie? Mogę kliknąć mapę, nie chcę mapy. Chciałem super umiejętność. Escape, opcje. A ty, a weźmy talię do gry. Okej. Okay. Opcje. Mapowanie klawiszy, nie, ale tutaj będziemy mogli się dowiedzieć, jak się używa specjalnej umiejętności. Może pod Q. Modyfikacja rodzaju, silny atak, prawy przycisk, rzucanie znaków, uniki, przetoczenie. Pokaż, może pod Q. Patrzcie to! To jest specjalna umiejętność. Giga zajebista jest. Raczej posiadając taką weku umiejętność też posiadamy używania jej. Powinniśmy bez problemu rozchrzaniać przeciwników na pół. Jak kurczę pomidorki. Tak właśnie. Nożykiem. Mówię prawdę. Ciach. To z Dudu. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. Ty, broda nam urosła w tym czasie. Kurwa, to faktycznie długa rozmowa. Chyba naprawdę chcemy znać każdy szczegół, bo broda nam urosła. Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zranił ją w plecy. Ale ona żyje, przysięgam. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko. Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam, i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie. Musiałem się bronić. Ja pierdolę. Błagam cię. Ja już dostałem za swoje. Oszczędź, proszę. Musisz umrzeć? Nie pobrudzę się. No jak no? Powiem ci, jak się sprawy mają. Co ty? I zgubiał. Szukam tej dziewczyny. Jest dla mnie jak córka. Po prostu nie mogę puścić tego płazem. Nie, chuj z tą moją Ciri, tylko nie. Jakby... Po co jakby... Te laski za tobą, to co? Co one tu robią? Te chillują w jacuzzi? Bo... A tu ktoś wisi, na czerwono jest w ogóle. Tu jest kurwa co? O, i punkt zdobyliśmy, a to jest akurat ważniejsze. Ty, możemy ją tak bujnąć, żeby tak... Juhu, kurwa. Czekaj, seral. Sru! I od się kręca! Ale chuj dawa, i pas, i tu w ogóle co się stało. I od się kręca, skurwiel junior też nie żyje. Tu każdy kurwa, nikt nie żyje. Wyścigi, ło, możemy wyścigi jakieś wykonywać. Czemu ja mam nagle tyle misji? Notatki Baltona. Moja rada dla kolegów po fachu. Nigdy nie przyjmujcie zlecenia na naprawdę
Ilekterium. Dzięki temu unikniecie nieprzespanej nocy. Niech was nie zwiedzie to, że przedmiot ten na pierwszy rzut oka nie wydaje się skomplikowany. Ja już drugi tydzień męczę się z tym cholernym ilekterium. Użyłem już wszystkich narzędzi, wszystkich patentów, a sroce spod ogona nie wypadłem, bo siedzę w zawodzie dobre 30 lat. Spróbuję użyć jeszcze roztworu z kasztanów, ale nie wierzę, żeby coś to dało. Ale chyba dało, bo ostatecznie chyba naprawił te filakterium. Przeczytajmy sobie te wszystkie listy i zakończymy dzisiejszy odcinek. Ciri, jeśli czytasz te słowa, to... Kurczę, zaraz muszę beknąć. Rozgryzłaś moją zagadkę, czego ci gratuluję. Nikt cię jeszcze nie złapał, co wielce mnie cieszy i wciąż jesteś w Nowigradzie, co z kolei bardzo mnie martwi. Nie wiem, co dokładnie... Przepraszam, musiałem. Co dokładnie zrobiłeś na wyspie, ale Menge jest na ciebie wściekły i nie spocznie, dopóki cię nie złapie. No to Menge też już... no już spoczął, generalnie. Obedrze ze skóry i spali na stosie. A teraz, kiedy położy świętobliwe łapy na skarbie Dijkstry, może nająć dość ludzi, żeby przeszukać każdy dom w mieście. Nie, ja muszę wybierać pomiędzy czytaniem dokładnie, a pomiędzy czytaniem... wyraźnie, bo nie jestem w stanie robić jednego i drugiego. Ja jestem Dopplerem, zaszyję się gdzieś, ale ty musisz stąd uciekać, póki jeszcze możesz. Twój Dudu. PS, nawet nie myśl o tym, żeby odbić Mengemu Jaskra, to niemożliwe. Ale znając naszego przyjaciela, jakoś się z tego wyługa. Przynajmniej taką mam nadzieję. PS, wybacz, że nie piszę, jak się ze mną skontaktować, ale A. Masz stąd uciekać, pamiętasz? B. Strzeżonego Melitele strzeże. Święta Księga Wiecznego Ognia. Ogień chroni, to w jego świetle stoi, ten od złego krzywdy żadnej nie uświadczy. Ogień oczyszcza, tak jak ranę wypala z brudu i ropy, tak z duszy wypalić należy grzechy i występki niecne. Ognia nie sposób zatrzymać, co stanie mu na drodze spłonie, kto rękę na niego podniesie, w popiół się obróci. Ogień mrok rozświetla, złe co w cieniu się skrywa, w wiecznym blasku się ujawni i na żarzących węglach skona. To zaś w ciemności myśli skryć przewiny i czyny lubieżne, nagi przed płomieniem stanie. Módlmy się, bracia i siostry. Ogień oświetli, spali czyści, ogień uchroni, ogrzeje, świetli drogę. Ogień złe wskaże, spopieli i zniszczy. Nie byłem w kościele chyba z 8 lat, ale pamiętam, tak, że było, że jak ksiądz zawsze mówił, to mówił: módlmy się, bracia i siostry. Wierzenia Skellige Druidzi. Oprócz wyznawców lokalnego panteonu na Skellige funkcjonują także druidzi. Kult Frey oraz ksiąg druidzkich koegzystujący ze sobą i szanują się nawzajem. Łącznikiem spajającym te dwa wierzenia jest wiara w boskość ziemi, płodność, miłość narodzin. Druidzi twierdzą, że ludzie są częścią przyrody, więc powinni szanować otaczający ich świat. Według nich ludzie, podobnie jak inne rasy, powinni żyć w harmonii z naturą, której darem jest życie, i podporządkować się jej. Bardzo fajna idea, podoba mi się. Jako weganina i tutaj dbającego o świat jestem za. Druidzi cieszą się dużym szacunkiem społeczności, jako mędrcy oraz kapłani. Pełnią rolę duchowych przewoźników, zielarzy i alchemików. Kieligijczycy radzą się w trudnych sprawach, wyznają w razie choroby, proszą o rozstrzygnięcie kwestii spornych. Podobnie jak na kontynencie na Skellige, druidzi mają swój krąg, wyodrębnione miejsce w świętym Gaju, w którym spotykają się, medytują i studiują księgi. Wielu spośród druidów potrafi posługiwać się magią. My na Skellige będziemy się udawać i druidów też również spotkamy. Ojeciu, teraz sobie przypomniałem, ile my mamy jeszcze przed sobą gry. To jest niesamowite. Jak gdzie my dopiero jesteśmy, że to jest początek. To jest początek gierki, co sięgam wam. I ociekrynca, nekromancja, magia zakazana. Przywykło się mówić, że magia nie jest ani dobra, ani zła. Że wymyka poza ludzkie kryteria moralności. Że to czarodzieja zależy, czy zostanie wykorzystana. Że to od czarodzieja zależy, czy zostanie wykorzystywana do celów szczytnych, czy też do wszech miar haniebnych i niecnych.
Od tej zasady istnieje jednakowoż jeden istotny wyjątek, jednakowoż w postaci nekromancji właśnie. Zwolennicy tej gałęzi magii sponowali niegdyś, iż ożywianie zwłok też może się do dobrego przyczynić. Martwy człowiek może wszakże skrywać tajemnice, które żywym życie uratują. Lepiej od walk wysłać armię ciał ożywionych, niż szafować życiem tych, w których żyłach krew gorąca jeszcze płynie. Co więcej, ożywionego żołnierza można by wszak wykorzystać wielokrotnie, póki członków by takiemu nie odrąbano. Choć ciężko odmówić logiki tym argumentom, praktykowanie nekromancji i tak zakazano. Nie zaważył o tym wcale zabobony strach gminu przed zmarłych ożywianiem opór możnych, którzy bali się, co zamordowani przez nich mogliby pod wpływem zaklęć wyznać. Ani moralne rozterki starszych członków kapituły, których zresztą wyśmiewano podówczas jako reakcjonistów. Ciężkie słowa. Losy nekromancji przypieczętowała obserwacja Hen Gedeingha, potwierdzona potem seriami doświadczeń, iż ożywianie zmarłych ma zawsze nieprzewidywalne i jednoznaczne negatywne skutki uboczne. Innymi słowy, niezależnie od tego, jak szlachetnie byłyby motywy czarodzieja, nekromancja zawsze wiedzie do złego. Wygląda na to, że tym sposobem bogi dają nam znać, by praw przez nich ustanowionych nie gwałcić, a zdanie bogów nawet kapituła respektować musi. Dziennik laboratoryjny. Przyznaj osobnikowi wywiar z maku lekarskiego. Moja mama nawet opowiadała, że mak to jest jakby narkotyk ogólnie i opium, ale kiedyś jeszcze się używało jak po prostu do tego, do uśmierzania bólu, nie? Rosse mak, zbierałeś, piłeś soki. Dzisiaj raczej używany jako narkotyk, jeżeli środek przeciwbólowy. Dzięki makowemu mleku, no właśnie, utrzymam wiedźmina w stanie półprzytomności. Ergo nie będzie zdolny do jakiegokolwiek oporu, rozpoczynam badania. Aha, to jest dziennik laboratoryjny, który znalazłem w poszukiwaniu setu gryfa. I ostatecznie zaatakował mnie taki gościu, który nazywa się Ergo i był to wiedźmin. Walczyliśmy z wiedźminem, to było wszystko na streamie jak coś. No i pokonaliśmy w końcu tego wiedźmina i wiedźmin no nie był takim wiedźminem jak jest Geralt, nie mogliśmy z nim pogadać, był to raczej wiedźmin zombie. Muszę wstrzymać zaplanowane badania, by uprzątać zdemolowaną część laboratorium. Wykonałem zabieg ze spolenia trzonów kości przedramienia jednego z moich pomocników. Podaję wiedźminowi poczwórną dawkę makowego mleka. Dzień czwarty. Olbrzymia odporność organizmu na tortury fizyczne. Dopiero drugi dzień intensywnej pracy pozwolił go złamać. Efekty przesłuchań relatywnie zadowalające. Informacje o wiedźmińskim treningu, wiedźmińskiej szkole Kota, inżynier. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, schematy pancerzy i broni wiedźmińskiej szkoły Kota są w większości pochodzenia elfickiego. Tę szkołę musi coś łączyć ze starszym ludem. Dopisek, czyżby jej założyciel był Enseide? Osobnik, a to jakby tu szukaliśmy akurat nie setu gryfa, tylko setu kota, który też mam i w sumie mogłem go wykonać, bo on jest o level wcześniej niż set gryfa. No to może się udam zaraz i wykonamy sobie nawet i w następnym odcinku będziemy nie śmigać. No zobaczymy. Osobnik nie nadaje się do dalszych indagacji, wstrzymałem podawanie makowego mleka. Potraktowałem go wyciągiem z szale... Ty, to po co on dawał makowe mleko i później go torturował? Dobra, nie wiem. Traktowałem go wyciągiem z szaleju i z czawołu. U normalnych przedstawicieli gatunku ludzkiego i elfów wywar ten powoduje porażenie zwojów nerwowych, obwodowych, a ostatecznie także zakończeń nerwowych. Skutkiem tego jest porażenie mięśni szkieletowych, oddechowych i serca, a następnie zgon przez uduszenie. Wiedźmin nie jest jednak normalnym przedstawicielem żadnego z gatunków. Trucizna wywołała oczywiście lekkie podrażenie,
układu nerwowego, jednakże zmutowany organizm szybko poradził sobie z neutralizacją szkodliwych alkaloidów. W ciągu kilku godzin zniknęły wszelkie objawy zastosowanej trucizny. Poparzenie parzydełkami osy morskiej nie przyniosło spodziewanych rezultatów. By wzmocnić działanie trucizny, polewam rany alkoholem etylowym. Układ nerwowy wydaje się być odporny na działanie toksyn. Osobnik był torturowany, truty, poparzony, wyziębiany, głodzony, poddawany odwodnieniu, a mimo tego jego organizm wydaje się zachowywać sprawność. Samodzielnie przyjmuje pokarm i płyny, o własnych siłach porusza się po celi. Jest w stanie artykułować najprostsze słowa: daruj, pić, nie bij, proszę. No to w sumie smutne, straszne. Wniosek: zgodnie z moimi przypuszczeniami, wiedźmin jest doskonałym energumenem. Demon uwięziony w tak doskonale przygotowanym organizmie będzie specyfikacją śmierci. Istną Nemezis na moich usługach. Od czasów Malaspina i Alzura nikomu nie udało się stworzyć potężniejszego stworzenia. To wielki dzień dla nauki. No faktycznie był w miarę ciężki. No i wyglądał jak zombie, także to widać był demon w takim razie. Monumenta Elforum. Dla mojej ukochanej Y. Wciąż czekam na twoją pustułkę. Zacznijmy, drogi czytelniku, od zagadki. O kurwa, 3:44 zagadka. No dobra, jestem gotowy. Nie, no, nigdy nie jestem gotowy na zagadki. Normalny, w godzinach normalnych szczytu nie jestem gotowy, a ty mi opowiadaj o tej w nocy. Co łączy miasta takie jak Wyzima, dumna stolica Temerii, Oxenfurt, centrum myśli całej północy, Yad Gwen, prowincjonalną osobę położoną na skraju znanego świata? Różnorodność. Na pozór nic. Także każde z tych miejsc wygląda, brzmi, nawet pachnie inaczej. Nie przeczytałem tego, sam to powiedziałem. O kurwa, ty, ja mam 300 IQ, jak jest jednak w nocy. Mają one jednak identyczne początki. A, no ale kurczę, dobry strzał nawet. Zostały założone w miejscu dawnych elfich miast. A, czyli takie same. Dobra, już nie wiem, wszystko mylić, kurwa. Różnorodne, czy w takich same są. Świadectwem tego są ruiny rozciągające się pod ich ulicami. Zwiedzanie elfich monumentów najlepiej zacząć od Wyzimy, a konkretnie miejskich kanałów. To niebezpieczne miejsce, warto więc zapewnić sobie dobrze uzbrojonego przewodnika. Jedna z odróg kanału prowadzi do pozostałości miasta Anseite. Wciąż można tam podziwiać misternie wyrzeźbione platformy, przejrzeć się w wypolerowanych na błysk marmurach, odnaleźć porzucone przez starszą rasę artefakty i rozpadające się w plecach księgi, w palcach księgi. Na równie imponujące zabytki elfej kultury można natknąć się tylko w Oxenfurcie, a ponoć także gdzieś w odstępach dzikiego Velen, choć tej informacji nie udało mi się osobiście zweryfikować. Co było przyczyną zagłady elfich metropolii? Zaraza, kataklizm, niedrogi czytelniku. Za nich zniszczeniem stoimy my, ludzie. O, klasyka. Przegnaliśmy elfy z ich miast i zamiast mieszkać w ich cudownych pałacach, rozebraliśmy je na kawałki, w których z kolei podbudowaliśmy krzywe nędzowki. Zachowało się tylko to, cośmy przykryli gruzem i szlamem, a potem wymazali z pamięci na całe stulecia. Typical human, co? A wiecie, jak, dlaczego na przykład kiedyś były taka ciekawostka? Wiadomo, że kiedyś były takie wielkie, ogromne miasta w Amerykach, nie? To przecież potężne budowle, niesamowite metropolie, miliony osób tam mieszkały i nagle nagle wszyscy znikli, nie? Nie do końca wiadomo, co się stało. No i nie wiem, czy to jest prawdziwa teoria, aczkolwiek do mnie przemówiła i nie wiem, czy to jest jakby oficjalna teoria historyków. Natomiast jest dość ciekawa, to wam chciałem opowiedzieć, że to jest tak, że przybyli ci goście od kolonii i oni opisali
oni opisali te piękne miasta, mówią, niesamowite miasta, mega dużo ludzi, nie? W ogóle co to jest, w ogóle inny świat, niesamowity nowy świat. I później goście przyjechali z 50 lat później z powrotem na tą wyspę i się okazało, że tam kurwa nikogo nie ma, nie? To są wielkie budowle i nikogo nie ma, te wielkie przecież te piramidy i tam nikogo nie ma, nie? I to co się okazało, to prawdopodobnie, że ci kolonizatorzy przywieźli ze sobą choroby, na które ci potoczni zwani dzikusy nie byli po prostu odporni. I tak w pienie wymarły miliony osób i miliony miast i zostało po nich nic, bo wszyscy kurczę umarli, tak jak na koronawirusa by pewnie było, gdyby nie było szczepionki i tak dalej. Więc tak jak my nie byliśmy odporni, tak? Bo na grypę na przykład jesteś w miarę odporny. A to też jest poważna choroba. Pewnie tak samo poważna jak koronawirus, tylko jesteśmy na nim szczepieni i tak dalej. No nic, tyle z mądrości, bo kurwa za mądro się zrobiło. Jak na te odcinki. Nie jestem tu, żeby dostarczyć informacji, ale żeby dostarczyć rozrywki. Taką rozrywkę znajdziecie w następnym odcinku, na który serdecznie was już zapraszam. Jutro, bo widzimy się tutaj codziennie z tej gry, czy z gry innej. Jeszcze raz dzięki, możecie zostawić lajka, komentarz, suba, no i wpaść na Twitch, o tam streamy są. Codziennie nie, ale są. I mój drugi kanał vlogowy, tam są zajebiste filmy. Trzymajcie się.